Witam serdecznie na kolejnej Karkówce Dnia, dziś część numer 11. Znowu mamy 5 zdań, no i znowu pewnie będą jakieś pułapki, jakieś haczyki, w które Polacy często wpadają, ja uwielbiam takie zdania, więc wy się nie poddajecie, nawet jak zrobicie jakieś błędy, nic nie szkodzi, poprzez błędy człowiek się uczy. Gdybyście nie robili błędów, to znaczy, że znalibyście angielski i nie musielibyście się go uczyć, to jest chyba rzecz oczywista, więc uczymy się przez błędy. Oto dzisiejsze zdania. Nie przeraź się tym, co zobaczysz. Dla mnie gry komputerowe nie są ekscytujące. Dlaczego cały czas sobie wmawiasz, że ci się nie uda tego zrobić? Nie miałem żadnego problemu z odnalezieniem jego adresu. U którego lekarza byłeś? Uwaga, to jest ciekawe zdanie. Od razu podpowiem, że to trzeba inaczej tłumaczyć. Oni po prostu mówią inaczej. Ok, mamy 10-15 sekund przerwy we filmiku. Wy sobie pauzujecie, tłumaczycie zdania, bierzecie kartkę i długopis, a potem podamy sobie filmik ruszy i podamy sobie prawidłowe wersje, oczywiście z analizą. Bo jak zawsze pokażę wam co, jak i dlaczego. I oto prawidłowe wersje. Nie przeraź się. Don't be albo don't get frightened. Uwaga, musi być frightened, bo w naszym zwrocie nie przeraź się. Uwaga, jest taka pułapka jest, że w naszym zwrocie nie ma imię słowu biernego. Oni powiedzą nie bądź przerażony. Ny na ne ty ta te. Także tu jest pułapka dla Polaków. Czyli frightened. To jest przerażać, a frightened to jest przerażony. Nie bądź przerażony albo jakby nie stań się przerażony. Być może ktoś z was dał scared, ok, tylko to jest bardziej przestraszony. Tym czym musimy dodać by, bo to jest element strony bierny. Tu jest imię słów bierny, get frightened by. Tym czym, i tu normalnie czas przyszły, what you'll see, co zobaczysz. Zdanie numer dwa. Dla mnie gry komputerowe nie są ekscytujące. Pewnie zrobiliście dosłownie, czyli taka kalka językowa. Computer games aren't exciting for me. Ok, to zdanie jest ok, ono jest gramatyczne, tylko trochę mało naturalne. Jeśli Anglik wyraża opinię na temat czegoś tam, na przykład dla mnie ten film jest dobry, bardzo często używa czasownika find. O tym robiłem lekcję, link macie u góry. Przypomnijcie sobie, że ja coś znajduję. I jeśli te gry nie są dla mnie, to wtedy dają przeczenie tutaj, że ja nie znajduję. Czyli bardzo naturalna wersja tego zdania brzmi I don't find co? Ja nie znajduję gry komputerowe, jakie ekscytujące. Czyli I don't find computer games exciting. Zdanie numer 3. Dlaczego cały czas sobie wmawiasz. No i znowu mamy keep. Już było kilka kartkówek z czasownikiem keep plus ing. Cały czas coś robić. Czyli dlaczego ty cały czas sobie wmawiasz? Czyli mówisz komu sobie. Myself, yourself i tak dalej. Nie tłumaczymy jako się. Robiliśmy taki filmik, że w języku angielskim nie ma słowa się, zaimka się. Link wam wrzucę pod koniec. No i w ogóle robiliśmy filmik o zaimku właśnie myself, yourself i tak dalej. Link wam wrzucę też pod koniec i w opisie, przypomnijcie sobie. Czyli why do you keep? Keep się zawsze używa w czasie prostym. Czyli nawet jakby sobie w tym momencie coś mawiał, to i tak by był czas prosty. Why do you keep telling yourself, że, i nie muszę dać że, w języku angielskim bardzo często mijamy że, choć nie zawsze można, o tym też robiłem filmik, link wam wrzucę też pod koniec. I teraz jest ciekawe zdanie, że nie uda ci się. I teraz możecie tłumaczyć z czasownikiem udać się, czyli manage. Manage znaczy udać się, poza tym, że zarządzać, stąd się wziął manager. I po manage, jeśli pada kolejny czasownik, musi być w pełnym zokoliczniku, czyli to do. Tak, robiliśmy taką lekcję czasownik po czasowniku. W jakiej formie dać drugi czasownik? Link wam wrzucę w opisie, no i może u góry. Czyli normalnie czas przyszły, że ci się nie uda, czas przyszły zaprzeczony, czyli will not, skrót jest won't. Przez dyftong czytam, przez dyftong won't. Bo niektórzy też pytają, jaka jest różnica w wymowie między właśnie czasem zaprzeczonym, operator, a czasownikiem chcieć, który piszemy want, tak? No, tamten czytamy won't przez o,
A tu, gdzie jest oczywiście o, czytamy przez dyftong l. Won't. You won't. Chcieć. Won't. Czas przyszły. You won't manage to do it. Nie uda ci się tego zrobić. To jest, czyli to jest taka, powiedzmy, wersja polska, ale jak najbardziej naturalna po angielsku. Natomiast bardzo fajnie to zdanie będzie brzmiało też z czasownikiem fail. Fail już znaczy nie udać się. Tak jak egzamin oblać. W związku z tym robię twierdzenie. Will fail. You will fail. Dlaczego sobie wymawiasz, że you will fail, że ci się nie uda, że poniesiesz porażkę, coś takiego, tak? Failure to jest porażka. I po fail też jest pełny bezokrocznik, czyli to. Czyli will fail to do it. Zdanie czwarte. Nie miałem żadnego problemu z odnalezieniem jego adresu. Prawdopodobnie robiliście znowu dosłownie taką wersją polską i ona też jest ok. Czyli nie miałem problemów lub problemu. I didn't have any problem albo problems. Zrobieniem czegoś musi być końcówka in. Czyli I didn't have any problems fighting. Natomiast ja wam zaproponuję bardzo naturalny zwrot. Nie mieć problemu lub mieć problemy. Bardzo często mówią have trouble. A jeżeli nie masz tych problemów, to mamy problem have no trouble. Okay? Tu jest tylko i wyłącznie no. Nie ma wersji not i nie przeczymy tutaj. Po prostu dają taki... po prostu dają no. To jest chyba partykuła. Tak, partykuła przecząca. Czyli I had, w czasie przeszłym, I had no trouble. Miałem jakby zero problemów. I po tym zwrocie też dajemy in. Czyli I had no trouble finding his address. I ostatnie zdanie, u którego lekarza byłeś, już wam podpowiedziałem. Żebyście po prostu czasem nie przetłumaczyli. Gdybym wam pewnie w ogóle nie podpowiadał, pewnie byście przetłumaczyli polską wersję. Wersją which doctor did you go to, tak? Do którego lekarza ty poszedłeś, ładnie inwersja did you go to. Uwaga, to jest wykluczone. Nikt tak nie powie. Po angielsku się do lekarza nie chodzi. Nie chodzi. To podają normalnie źródła i nieraz już pytałem native speakera, czy w ogóle coś takiego jest dopuszczalnego. Powiedział wykluczone. Po angielsku lekarza się widzi. Ale nie stricte widzi, tylko spotyka ci, bo see to nie tylko widzieć, to jest też spotykać się. Więc tutaj see w sensie spotkać się, czyli którego lekarza spotkałeś, which doctor did you see? A ktoś powie, no chwileczkę, przecież jest go to the doctors, okej, okay. Ale to jest taka fraza, go to the doctors, i to nie chodzi o lekarza jako osobę, tylko chodzi o jego gabinet, iść do lekarza. To tak jakbym powiedział, nie wiem, iść do mechanika. Czy to nie chodzi przecież o człowieka, tak? Czy siłą rzeczy spotkam człowieka, ale iść do mechanika to znaczy, że idę do zakładu mechanicznego, tak? I to samo jest z lekarzem. Iść do lekarza w sensie do gabinetu, go to the doctors. A tu nie chodziło mi o w którym gabinecie byłeś, tylko stricte u którego lekarza. Także tylko i wyłącznie należy to tak przetłumaczyć, which doctor did you see? Okej, okay, to tyle. Podzielcie się w komentarzu waszymi spostrzeżeniami.